Oszuści cały czas modyfikują i wymyślają zupełnie nowe metody przestępcze, które mają dać im łatwy i szybki zarobek. W ostatnim czasie wykorzystują do tego metodę na pracownika banku. Ich ofiarą padła 2 grudnia także 44-letnia mieszkanka gminy Krzymów. Otrzymała telefon od mężczyzny, który podawał się za pracownika banku. Poinformował on kobietę, że jej pieniądze są zagrożone z uwagi na to, że doszło do włamania na jej konto. Polecił jej przelać gotówkę, która znajduje się na jej koncie, na konto techniczne banku, co też kobieta uczyniła. No, chwilę po wykonaniu tego przelewu wszystkie pieniądze zostały wypłacone poprzez BLIK w różnych częściach kraju. W ten sposób straciła 27 tysięcy złotych. I choć do mieszkanki naszego powiatu zadzwonił mężczyzna, to policjanci zatrzymali do tej sprawy 2 kobiety. Prace operacyjne wykonane przez policjantów z Wydziału do Przestępstw Gospodarczych oraz Wydziału Kryminalnego doprowadziły do zatrzymania 2 obywatelek Ukrainy. Były to 22-letnia i 21-letnia kobieta. Zostały zatrzymane one na terenie miasta Warszawy. 3 grudnia trafiły one do policyjnego aresztu i usłyszały zarzuty oszustwa oraz paserstwa. Obie zatrzymane nie przyznały się do zarzucanych im czynów, ale znalezione dowody mogą je pogrążyć. W chwili przeszukania miejsca zamieszkania tych kobiet znaleziono gotówkę w kwocie blisko 46 tysięcy złotych, a także 100 dolarów i 20 euro. Również zatrzymano kilka kart do wypłat z bankomatów, a także telefony komórkowe. Obie Ukrainki szybko nie wrócą do swojego procederu. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 2 kobiet tymczasowy 3-miesięczny areszt. Policja podkreśla, że kwestią czasu jest znalezienie i zatrzymanie osób, które z nimi współpracowały przy tych oszustwach. Za tego rodzaju przestępstwa mogą trafić do więzienia nawet na 8 lat.